Hej, cześć, witajcie z tej strony Mr. Marius, a to po raz czwarty już Bed Racer. Tym razem dżungla goryla. Zaczynamy oczywiście... Nie uda ci się wygrać. Zaczynamy oczywiście od kolejnego wyścigu, pierwszego na tej mapie. Ta mapa jest mi jakaś znajoma. Najbardziej mi są znajome oczywiście mapy z pierwszej krainy, bo one były dostępne w wersji demo, jaką miałem kiedyś lata temu. Ale tę mapę jakoś dziwnie kojarzę i tak mi się wydaje, że tutaj jest skrót. Tak, ona chyba też była dostępna, tak mi się coś dziwnie wydaje. Tak, tutaj jest skrót. Dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam sprzed wielu, wielu lat, że tak to ujmę, ale faktycznie około... Myślę, 20 lat temu w to grałem. Chociaż nie wiem, nie jestem pewien. Nie pamiętam, z którego roku jest Bed Racer. Niestety nie mam tego zapisanego nigdzie. Tak, ta mapa była. Pamiętam ten zakręt. Ile razy wyskoczyłem na nim z drogi. I tutaj będzie hopka. O, właśnie. I wpadłem na palmę. Że tym razem mi nie zabierzecie nic. Turbo. Nie pamiętam, gdzie można używać turbo. Na tej mapie. Zaraz, tu jest zakręt i chyba za tym zakrętem jest jakaś prosta w miarę. Nie, tutaj jest łuk. O! Żyrafa mnie wyprzedziła. Niedobrze. Tutaj jest ten łuk w prawo, ostry dość. Tak, teraz w lewo. Teraz start meta. Tak, z lekkim łukiem w lewo. A to gat 1. Dobra, turbo mi pozwoli się szybciej rozpędzić. Okej, niech będzie. Miałem nadzieję na to, że turbo mi pozwoli na powiększenie mojej przewagi. A tymczasem turbo mi tak naprawdę pozwoliło wyłącznie na odrobienie straty. No dobrze, teraz trzeba się pilnować bardzo mocno. Trzeba się bardzo mocno pilnować, bo to już ostatnie okrążenie. Tak, tutaj będzie w lewo, za chwilę w prawo i duży łuk w prawo. Tak, i tutaj ten duży w prawo. Teraz w lewo, skok i meta. Tak jest. Dobrze, mamy to. Pierwszy odcinek, bardzo prosty. Zobaczymy, co będzie w dalszych. Aż się tego boję. Okej, mamy pudło tak zwane, lub podium, zależy. Okej, mapka numer 2. Tej mapki już nie znam, także tutaj mi będzie troszeczkę gorzej. A, dobra, nie trafiłem w niego. Aj, trafiłem za to tego goryla. Oblali mnie wodą. Miś oblał mnie wodą, to niedobrze. Pam pam param pam pam param pam 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 param pam. Dobra, łup. Nie wiem, czy tędy będzie szybciej, czy tędy będzie wolniej, ale jadę. Chyba jednak było szybciej, bo wyszedłem na prowadzenie.
No, wyprzedzisz mnie, wyprzedzisz mnie. Dobrze. Trzymaj ciasto! O cholera. No jedź! O, dostał. Mimo, że nie było znacznika na niego, to dostał. Dobra, nara byku. A to byk mnie oblał. Dobra, ten mały dostanie, a nie dostanie. Tak się kończy zbieranie czegokolwiek na siłę. Dobra, zaraz pewnie oberwę czymś. Plus jest taki, że już na niższe miejsce żadne nie spadnę. O kurde, ale ich objechałem. Tam widzę, że była jakaś zbiorowa bitka, tak zwana. Tamten znowu poszedł w krzaki, więc też nie ma źle. Dobrze, tutaj szybciutko tą szybszą linią. Teraz tylko nie zaczepić nigdzie. Dobrze, ładnie. Nie jest źle. Nie ma tragedii, proszę Państwa. Może to jeszcze jakąś kolę mam. No, nie powinienem reklamować, bo mi nie płacą za to. Ale niestety pić mi się chce. Za dużo gadam. Dobra. No oczywiście, jak nie trudno zauważyć, po tej samej koszulce nagrywam jednym ciągiem wszystkie odcinki, więc... Znaczy no wszystkie oprócz pierwszego, bo pierwszy był... nagrywany jeszcze przed moim urlopem. Dobrze, że uderzyli w to moje auto, to chociaż troszkę mnie pchnęli. Dobra, wyrzucam to. Może coś będzie lepszego w prezencie. No nie bardzo. Na rabyku. Dobra, tutaj to wyrzucam. Hops. Hops. Dobra, rozpylam. Okej, ciasto poszło. Okej. Dobrze, że to jest tak zwana bratobójcza walka pomiędzy zawodnikami. Że nie tylko ja z nimi walczę, ale walczą też między sobą oni. To jest zawsze jakiś plus. Dobra, zaraz go dojedziemy. To jest chyba ten biały miś, tak mi się wydaje, albo rekin, ale chyba biały miś. Chyba to jest biały miś. Znaczy ten... Dobra. Teraz tego małego niestety muszę tym ciastkiem załatwić. Trudno. Ciastuś, przydałeś się. Dobra, poszło. Okej, okay, katapulta. Dobra, tutaj rzucimy katapultę. Hops. Hops. Dobra, śmieszny gaz. Rozpylamy. Najgorzej, że on tam cały czas dynamit wiezie.
Trzeba by go było pozbawić tego dynamitu, a ja cały czas dostaję... dostaję tą, że tak powiem, broń obronną. A nie... Kurde, ale ktoś fajnie olej rozlał tam. W idealnym miejscu. A nie taką pozwalającą na ofensywę. Dobra, jest ciasteczko. Podjeżdżamy bliżej. No ciś. Cholera. No jedź. No i co? No już pewnie się nie uda wyprzedzić, nie? W całym życiu. I znowu trzeba będzie wyścig powtarzać. A nie, czekaj, pozycja pierwsza. Jestem pierwszy od kiedy? Nie, trzecia. No właśnie. Jak ja byłem niby pierwszy? No i co? No i muszę oczywiście powtórzyć wyścig. No tak. Ponownie trzeci wyścig i są problemy na trzecim wyścigu. No dobrze, zobaczmy. Dobra. Byk wysadził żyrafę. Podejrzewam, że może chcieć zrobić dokładnie to samo ze mną. I turbo. Nie ma lipy. A, dobra, już jest. Za daleko to ja nie odskoczyłem. Mogłem to tutaj użyć. Ten poleciał w kosmos. Dobra, ten sobie stoi. Oni się tutaj biją. Gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta i wyprzedza. Dobrze, zaraz za zakrętem wyrzucę katapultę. Tylko, że tutaj cały czas jest zakręt. Dobrze, prosta linia. Tędy przejeżdżałem. Hops. Okej. Okay. Baniak też. Troszeczkę opóźnimy pogoń. Dobra, byczka trzeba załatwić. Byczku! Poczekaj na mnie, pogadamy. Cholera, trafił mnie. Będzie znowu powtarzane 100 razy. Gwarantuję, że będzie 100 razy powtarzane. No w tamtym miejscu, jak on mnie trafi, no to nie ma szans na to, żeby przelecieć tak naprawdę całą tą górkę. A jak nie ma szans na pokonanie tej górki skokiem, no to jest z automatu przywrócenie, znowu zatrzymanie i tak dalej, i tak dalej. Czyli strata czasu, czyli... Kolejna strata pozycji. No dobra, trzecia pozycja. Teoretycznie jest szansa na odzyskanie, ale musiałbym turbo znowu trafić.
Dobra. Tutaj byczki i tak dalej się biją. Dobra, ja mam pozycję numer 2. Tamten jedzie z ciastkiem. Teraz, żeby mi się udało turbo trafić, to go wyprzedzam i jedź sobie w cholerę. Dobra, mamy to. Teraz to już możesz walić ciastkiem, czym chcesz. Bardzo ładnie. Jest, dobrze. Ok, trzeci etap mamy za sobą. Czwarty. Czy tym razem się uda szybko to jakoś przejść? Zobaczymy. Tak, bo to jest która? Czwarta kraina już. Tak, bo to jest czwarty odcinek. Ok, to jest czwarta kraina. Czyli zostaną jeszcze dwie. Najprawdopodobniej będziecie mieli w tym tygodniu wszystkie odcinki już z Pedracera. Chciałbym zrobić całą serię i skończyć tę grę. W ogóle jakoś tak ostatnio mam, że lubię kończyć gry po kolei wszystkie. Nie lubię nic zostawiać. Tylko że teraz mam kilka gier już rozpoczętych, bo mam właśnie i Pedracera, i mam Colina dwójeczkę, i Tunkar. Miałem Harry'ego Pottera, ale Harry'ego Pottera skończyłem, w sensie Kamień Filozoficzny. Muszę gdzieś jeszcze ogarnąć czarę ognia. W ogóle fajnie by było ogarnąć sobie wszystkie części Harry'ego Pottera i ograć na odcinkach. Mam taki plan. Tak samo jak nie mam na tym kanale, bo miałem na poprzednim kanale, jaki prowadziłem, pod troszeczkę innym nickiem. Miałem ograną całą serię Medal of Honor pecetową, wszystkie części. Będę chciał ją mieć również na tym kanale, ale to w dalszej kolejności. Na razie nie zaczynam, bo mam za dużo tego rozgrzebanego mam tych gier, za dużo naruszonych, że tak powiem, a nie pokończonych. Także jak pokończę to, co zacząłem, no to wtedy będą mochy wszystkie po kolei. Będzie Light of Salt, będzie, ale zepsułem tym turbo teraz. Będzie Wojna na Pacyfiku, Airborne, Moch 2010 i Warfighter. Wojna w Europie chyba tylko na konsolę wyszła, tak mi się coś kojarzy. Nie pamiętam. W ogóle jak przechodziłem, znaczy to już w sumie nie był pierwszy raz, ale pierwszy raz na hardzie przechodziłem Mocha, Light of Salt. Nie wiedziałem, że można robić coś takiego jak quick save. I od checkpointu wszystko przechodziłem, więc któregoś razu na streamach był taki motyw, że jedną misję przechodziłem przez dosłownie trzy streamy po 4 godziny. 12 godzin próbowałem przejść tę misję. A dopiero później ktoś, kto wszedł na streama, mi powiedział: ty, ale ty wiesz, że to jest quick save, czemu nie korzystasz z quick save'a, nie? I się wtedy dowiedziałem, że jest quick save. Quick save, quick load. No i to był dla mnie szok. Szał, szok i niedowierzanie, że coś takiego jest w tej grze. Dobra, turbo muszę zużyć już teraz, tak żeby szybciej przyspieszyć.
Ale gady. Swoją drogą zapraszam również na mój drugi kanał. To jest kanał Mr. Marius Gaming Live. I tam na tym kanale Gaming Live są zapisy ze streamów. Jest takie archiwum streamów. W ogóle, co myślicie o tym, żeby na kanale tym, na którym teraz do Was przemawiam, wrzucać też jakieś vlogaski, bo chciałbym troszeczkę się też pochwalić jakimiś tam swoimi dodatkowymi zainteresowaniami, nie tylko gamingiem szeroko poznanym i szeroko rozumianym. Cholera z tą wodą twoją. Dobra, trafiłem. Trafiłem, łatwo nie było, ale trafiłem. Środek. Dobra, protection. Protection się jakoś tam w miarę przyda. Chociaż szczerze wolałbym ofensywną broń. Mógłbym próbować tego byka trafić. Aj, za późno to turbo. Your second. Ha. No dobrze, powtarzamy to. Przedostatni wyścig musimy powtórzyć. Dobrze, że nie 5 razy. Znaczy no. Nie wiem jeszcze w sumie ile. Fajna to jest taka gierka. Odmurzająca. Lubię takie odmurzające gierki. Ale się biliśmy o prezent i tamten pojechał, a ja zostałem. Jeszcze zaraz jak ten z tyłu dostanie jakiś prezent, to mnie jeszcze załatwi nim. No ale dobra. Też nie trafiłem. Dobra, tego... Aha, ten mały ma dynamit. Dlaczego on nie używa tego dynamitu? Że jakby rzucił tym dynamitem tam w nich, by ich tam wszystkich poskładał. Dobra, teraz rzucił. Dobra, bardzo ładnie. Okej. Nie ma tragedii. Dobrze by było, żebyśmy zostali we dwóch tutaj. On też wyrzucił banana, czy on w tej chwili nic nie ma w ręce? Dobra. Jedziemy na tym samym wózku na ten moment. Co on tam ma? Coś on tam ma. Nie wiem, co on tam ma. Nie zauważyłem. Turbo. Aha. Okej, jesteśmy we dwóch. Dobra. Odpaliłem turbo i uciekłem mu. O kurde. Dogoni mnie zaraz. No już mnie dogania. Zaraz mnie czymś stuknie. A chyba, że nie. Może mi się uda uciec tędy. Tak, objechałem go.
pojechałem skrótem. Bardzo dobrze. Czy teraz już mam zapewnione zwycięstwo? Czy zwycięstwo jest w mojej kieszeni? Nie wiem, jest tutaj żyrafa. Żyrafa będzie próbowała na mnie polować, mimo że jest o jedno okrążenie w plecy, to będzie mimo wszystko próbowała polować na mnie. Domyślam się. No ale teraz to już mi raczej nic nie grozi. Dobrze, pięknie. Okej, okay. Czyli teraz już mamy bezpośrednie starcie z gorylem. Jeden na jednego. Zobaczymy, czy uda się mu za pierwszym podejściem, czy nie. I tak w tym odcinku poszło lepiej niż w poprzednim. Nie jest źle. Dobra. Mamy to i ostatni odcinek. A nie, czekajcie, to jest piąty. Tak, bo chyba Królestwo Goryla było piąte. Co było? Był tamten, była żyrafa, był ten misiu, był goryl. To jest piąty land, czy czwarty? Nie pamiętam. Mam słabą pamięć. A poza tym głowa coś mnie dzisiaj lekko boli. No dobra, to może co banana. No goryl jest, to może sobie zje. Nie trafiłem w prezent, to niedobrze. Water pistol, dobra. W razie czego mam water pistola. Więc go z water pistola pociągnę. Pięknie. Powiem wam, że czekam do wiosny, żeby w końcu tego mojego grzechotnika wyprowadzić gdzieś na spacer, czyli tą moją WS-kę. I nagrać jakiś fajny materiał z tego. W ogóle marzy mi się jakiś taki troszeczkę dłuższy wyjazd. Tylko że jak na razie mam silnik po remoncie. Jeszcze nie dotarty do końca. Ale będę musiał zrobić taką historię kiedyś, że wybiorę się w trasę. Plus jest taki, że moja panna mieszka plus. W sumie to jest na co dzień minus, ale w tym przypadku to jest plus. Że moja panna mieszka 140 km ode mnie. Dokładnie 143. Więc któregoś razu sobie wezmę tego mojego zabytka, tego mojego grzechotnika. Kurde. Jedź, 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 jedź. Dojedzie mnie, no dojedzie mnie, gad jeden. Nie, dobra, on też zepsuł, okej. Więc wezmę sobie któregoś razu tego swojego grzechotnika i pojadę do niej. Ale to już musi być ciepło. Albo chociaż w miarę ciepło. Bo mam dość cienką kurtkę. W sensie tą motocyklową, bo ja mam taką typowo letnią. Co prawda mam podpinkę, ale ona i tak jest od 15 stopni, więc... Okej, okay. Mamy ten świat skończony, że tak powiem. Ten świat skończony, jak to zabrzmiało mocno. Okej. Okay. Dobrze, mam wygrane, czyli zostaje robot. I dobra, czyli nie jest to ostatni świat, to był czwarty, tak. Czyli teraz mamy robota.
ale robot będzie w kolejnym odcinku, a tymczasem zapraszam Was do subowania, do kliknięcia dzwoneczka, łapki w górę, będziecie dostawać dzięki temu, oczywiście jak klikniecie dzwoneczek, powiadomienia o nowych filmach, a nowe filmy wpadają 3 razy dziennie, było 10, 14 i 18, a jeżeli nadal Wam... Zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Jeżeli jesteście głodni filmów nadal i w ogóle głodni gier, to zapraszam na Twitch TV / Mr. Marius, gdzie codziennie, prawie codziennie po 22 streamuję jakieś gierki takie, tego typu i podobne. Dobra, nie przedłużam. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.